The Supergirl has a super heart. The Supergirl has a sweeter heart. 誰も知らないこんな私のこと。Słuchajcie, cześć. Przede mną ostatnio na mistrzostwach 24 w Berlinie brązowa medalistka. Witam bardzo serdecznie. Miło, witam. Mi Rafał. Mnie również. Teraz wyglądasz inaczej niż jak zawsze Cię właśnie widzimy. Zgadza Słuchaj, się. Dzisiaj przyszłaś tutaj pokibicować, tak? Zgadza się, przyjechałam pokibicować wreszcie ekipie kulomiotom i tyczkarzom, także fajna sprawa, fajna impreza. Polecam każdemu, organizacja rewelacyjna jak zawsze, no i oczywiście blisko ludzi, to jest piękne. No coś ciekawego, Ty też byś przyjęła takie wyzwanie, żeby właśnie gdzieś w nietypowym miejscu, a nie niezwykle tak jak na... Znaczy no z młotem jest problem, tak? Wiadomo, bo młot jest nieobliczalną konkurencją, ale myślę, że może w przyszłości tu kulę też popcham. Jakiejś właśnie Anity się pytałem, czy to jak już taka rutyna jest i jak się już rzuca tym młotem, to no to właśnie można gdzieś sobie gdzie indziej, czy jest jakaś taka, byłaby taka omyłka, że właśnie, no bo macie to zabezpieczenie, tak? Takie, czy ta siatka Zgadza jest. Się, tak, jest ta siatka, to... ale to żaden problem, no mieliśmy zawody przecież pod dachem na Pedrosie, rzut ciężarkiem, fajnie w miarę to wyszło i myślę, że na takim otwartej przestrzeni też by się dało to zrobić, no ale to jest już większe przedsięwzięcie, no ta siatka to już jest kawał roboty, więc może kiedyś. A, może kiedyś. Ale to już jest typowo rekreacyjnie, po prostu dla fanów. Ale nie porzucasz oczywiście. Znaczy, no podobno będę rzucać, więc dla fanów tak. Ale nie porzucasz dyscypliny, co? Bo... Nie porzucam dyscypliny. Dało ci skrzydeł teraz. To... no jak zawsze, to zawsze to daje kopa. Zdobywanie medali i uzyskiwanie dobrych wyników zawsze daje kopniaka do dalszej pracy. A co oprócz tego jeszcze tak prywatnie, co ci daje jeszcze kopniaka? Co mi daje moja rodzina, przyjaciele, to, że mogę spotkać tak fajnych ludzi na swojej drodze, to zawsze daje kopniaka i to, że ja po prostu robię to, co kocham i to jest chyba najważniejsze. Ty na co dzień jesteś taka uśmiechnięta, taka wesoła? No, podobno tak, no. Że tak powiem, cieszę się z tego, jak jest i cieszę się życiem, to jest dla mnie najważniejsze i jeżeli człowiek robi to, co lubi, to życie się fajnie układa, tak. Nie? Nie mówią, że sztuczny, przylepiony uśmiech, tylko taki prawdziwy, na co dzień. No tak, tak już w życiu bywa, jak to się mówi. No ja jestem taka, że zawsze się uśmiecham, przynajmniej się staram. Wiadomo, że jak u każdego w życiu są też chwile zwątpienia, ale zazwyczaj staram się być uśmiechnięta. No ty miałaś takie chwilowe, że tam chcesz porzucić ten sport, ale jak oczywiście no, życzę Ci jak najdłużej, żebyś jeszcze uprawiała. Ale co myślisz, że jak z Anitą rozmawiałem, to ona też mówiła, że jak coś, to tak jak na przykład skończył Tomek, nie? I teraz też trochę biega. Co ty myślisz, że później będzie? Znaczy ja powiem tak, ja w chwili obecnej nie myślę o tym, co będzie później, bo ja przed sobą mam najważniejszą imprezę czterolecia, czyli igrzyska i na tym się skupiam, więc nie myślę, co będzie potem. Na razie trenuję i na razie chciałam być cały czas na topie i być w tej czołowej trójce, a najważniejsze, żebym była To Tokio! Zgadza się, Tokio 2020. Miło bardzo. Mi też było bardzo miło. Dziękuję. Dzięki.